Jesteśmy na zgrupowaniu szkoleniowym prowadzonym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Apeiron w Krakowie, które służy szkoleniom związanym z walką obronną, nazywaną też walką wręcz, i podstawowymi elementami oraz rozwiniętymi elementami posługiwania się bronią palną i prowadzenia szyków ochrony osobistej. Prowadzone są także zajęcia przez ratownika wojskowego związane z pierwszą pomocą przedlekarską czy resuscytacją. Te rzeczy tworzą komplementarny obraz człowieka, który może w dalszej swojej karierze przygotować się do skutecznego, odpowiedzialnego udziału w wydarzeniach, które dzieją się na polu walki. Ten cały kapitał naszego wspólnego zaufania i bycia razem powoduje, jak mawiają tradycyjni wojownicy, że grupa osób, która pod jednym dachem spożywa posiłki, śpi i w jednym i tym samym miejscu wspólnie ćwiczy, staje się rodziną. Jest to pewien rodzaj ideału, który od lat kultywujemy w Apeironie.